Telewizja w Polsce, Edyta Hołdyńska. Kolejna część naszej rozmowy. Wracamy do tematu wyborów w Niemczech, ale w kontekście decyzji Angeli Merkel z 2015 roku o tym, aby otworzyć granice, o tym, aby przyjąć uchodźców, bo tak pierwotnie nazywano przybyszów z południa. Teraz trwa w zasadzie spór pomiędzy tym, czy to są imigranci zarobkowi, czy też socjalni, w ogóle nawet nie zarobkowi, a uchodźcy. Na temat tejże sytuacji, a także kryzysu panującego we Włoszech porozmawiamy z naszym kolejnym gościem w studio. Ze mną Tomasz Łysiak, publicysta sieci. Witam serdecznie. Ja również witam. A na początek, jeśli można, to powiem, że już niedługo nie będzie niestety pani mogła mówić nawet uchodźca ani imigrant, bo kierunek i trend w Europie w tej chwili jest taki, żeby nawet tego zakazać. To jak ukazał, nazywać no tych tak, przybyszów ukazał się, proszę pani, tak zwany podręcznik, stylebook jednej z największych na świecie agencji prasowych Associated Press. I ten stylebook 2017 wyznacza takie standardy dla dziennikarzy, w jaki sposób powinni mówić o kryzysie imigracyjnym. I tam na przykład są takie wskazania, żeby dziennikarze na całym świecie, dziennikarze agencji, nie używali słów uchodźca albo imigrant, bo nawet takie słowa mogą być nacechowane, tylko żeby używali takich długich określeń w stylu osoba poszukująca lepszego życia, na przykład w Europie. Czyli dochodzimy już do całkowitych absurdów, także na poziomie poprawności politycznej. Tak, i to także na poziomie językowym. Będziemy za chwilę pewnie o Włoszech mówić, od razu ten włoski, te włoskie tematy mi są bliskie, bo tam cały czas obserwuję sytuację we Włoszech, między innymi po właśnie gwałcie potwornym, który się dokonał na naszej rodaczce. No to tam przecież ta cała politycznie poprawna prasa z Corriere della Sera na czele bardzo długo unikała mówienia wprost, kto dokonał tych czynów. Używano przeróżnych określeń w stylu łotry, przestępcy, bądź ewentualnie cudzoziemcy. Bardzo długo chowano ich tożsamość. Proszę zwrócić uwagę, że policja, chociaż posiadała ich dane, na pewnym etapie już było wiadomo, kto to jest. Były portrety pamięciowe. Nie publikowano tych portretów pamięci. Przecież to jest skandal. Jeśli mamy sprawców, mamy ich portrety pamięciowe i nie publikujemy ich tylko i wyłącznie z racji tego, że będzie widać, jaki mają kolor skóry. No właśnie, tam także było pełno takich fałszywych informacji, między innymi ten wywiad, rzekomy wywiad z tą Polką poszkodowaną w Rimini. A okazało się, że ona w ogóle takich słów nie powiedziała. Przypomnijmy, tam nie odnosiła się negatywnie do sprawców tego przestępstwa. No po pierwsze to o czym pani mówi, tam są dwie rzeczy, bo pierwsza rzecz to jest niby wywiad. Który się ukazał w dzienniku La Repubblica, lewicowym. To trzeba od razu sobie powiedzieć, że taka większość tej popularnej, rzeczywiście o dużym zasięgu prasy włoskiej, oczywiście jest lewicowa, tak jak same Włochy, które są przeżarte, można powiedzieć, lewicowością. No w każdym razie to było haniebne. To znaczy, to w ogóle to była manipulacja już na takim najwyższym poziomie, no bo między wierszami odnajdywaliśmy tam wskazanie, że to przytoczyły nam osoby, które były u niej w sali szpitalnej, ale wypowiedzi Polki były cytowane, to znaczy tak jakby ona udzieliła rzeczywiście wywiadu. No jedynie ci, którzy zwrócili uwagę na dość dziwne w wypadku takiego tak brutalnego gwałtu jej stwierdzenia, że z chęcią wróciłabym do Rimini, no zaczęli podejrzewać, że coś jest na rzeczy. Natomiast ten wywiad to jest jedno. Tam we Włoszech dokonała się jeszcze druga rzecz, moim zdaniem skandaliczna, o której pisałem w prasie i zadałem pytanie na Twitterze ministrowi Andrea Orlando włoskiemu. To we Włoszech zresztą było, to wzbudziło spore zainteresowanie i taką reakcję Włochów. Zadałem pytanie, jakim prawem zeznania Polki zostały udostępnione mediom, bo to tamten wywiad zmanipulowany to jedno, ale później rzeczywiście ukazały się fragmenty jej zeznań bardzo szczegółowych. Nie jestem w stanie i nikt nie byłby w stanie tych zeznań
o tak przytoczyć, bo one są niezwykle brutalne i, jak pisano we Włoszech, ocierające się o opisy pornograficzne, bo one dotyczyły po prostu no, bardzo jakby szczegółowych opisów tego gwałtu. Teraz jak się tego nie opowie, no to nie da się uruchomić takiej wyobraźni, tak, wrażliwości, bo to jest bardzo ogólne teraz to, co mówię. Ale to, co przeczytałem, znaczy, że prasa włoska to w ogóle napisała, zacytowała takie szczegóły, no spowodowało, że no, ja naprawdę rzuciłem wszystkie inne swoje zajęcia gdzieś przez 2-3 dni i wściekły chodziłem jakoś próbując reagować, bo coś trzeba było z tym zrobić. Ale świat, w który tam, ten świat włoski, to jest jak w pigułce trochę Europa imigracyjnego absurdu. No właśnie, co tam się dzieje? Czy rzeczywiście kobiety już obawiają się wychodzić z domów po zmroku? Czy do tego doszło? Jak wygląda takie codzienne życie we Włoszech teraz? Myślę, że to bardzo zależy od miejsc, miast. Jest oczywiście bardzo różnie. Są takie miejsca, gdzie to życie w miarę wygląda podobnie, jak było i kiedyś, ale jednak w wielu tych najbardziej nawet znanych miastach czy miejscach, które turyści zazwyczaj zwiedzają we Włoszech, już widać zmiany. No jeśli ktoś był w Mediolanie, na przykład jeździ do Mediolanu i był parę lat temu. Ja przecież bywałem w Mediolanie po parę razy i na przestrzeni dosłownie kilku lat zmieniła się ulica. W słynnej galerii Vittorio Emanuele jeszcze parę lat temu no, normalnie można było się niejako przechadzać. W tej chwili są postawione te bariery betonowe, z których się żartuje zresztą Danke Merkel, na tym bariery betonowe, żeby nikt tam nie zaatakował, ale najważniejsze, że po prostu przechadza się masę muzułmanów. I teraz co dalej? To życie we Włoszech, życie codzienne się zmieniło, bo my się dowiadujemy o czym? O gwałtach, o tym, co jest takie najostrzejsze, najbrutalniejsze, ale zmieniło się życie codzienne zwykłe, czyli w autobusie. Wsiada pani redaktor do autobusu i dojeżdża autobus na przystanek. Na przystanku stoi kilkudziesięciu ciemnoskórych imigrantów, którzy zaczynają ładować się do środka. I teraz to jedno starcie z nimi, to znaczy w sposób, w jaki oni wejdą do autobusu, stratują kogoś, potrącą i tak dalej, klną, to jest na poziomie takiej w ogóle codzienności utrata poczucia bezpieczeństwa dla wielu Włochów. Oni mają tego dosyć. I ja myślę, że, bo zaczęliśmy trochę, wyszliśmy od tych Niemiec, prawda? Wyszliśmy od sukcesu AfD, bo to jest... No właśnie, bo to decyzja z 2015 roku Angeli Merkel spowodowała, tak się o tym mówi teraz, z dzisiejszego punktu widzenia, ten napływ imigrantów, czy też osób pragnących zmienić swoje życie na lepsze w Europie, że no, napływ do Europy właśnie. Oczywiście, no między innymi AfD z tego względu podnosi temat w ogóle pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej Angeli Merkel, ale właściwie my wszyscy, Europa powinna ją pociągnąć do odpowiedzialności, ponieważ my rozmawiamy o sprawach najpoważniejszych z możliwych. Znaczy, według mnie nie istnieje równie ważna kategoria, co kategoria imigracyjna, jeśli chodzi o rozmowę w ogóle o kształcie Europy, o jej przyszłości, tak, bo my sobie możemy rozmawiać o wszystkim. O budżetach, o sądach, o zakresie tam wolności słowa i tak dalej. Możemy się o to spierać. Te decyzje, które w tej chwili zostały podjęte i obawiam się, że są już niestety w wielkiej mierze nieodwracalne, te decyzje, one mają wpływ nie tylko na współczesność, ale na to, co będzie za lat 10, 20 i 50. My nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym, co jest teraz, tylko mówimy o przyszłości dla naszych dzieci i wnuków. I my w związku z tym mamy obowiązek po prostu bronić przyszłości Europy, bronić Europy, w której będą żyły nasze dzieci i wnuki. W jaki sposób? Zamykamy granice? No więc teraz w jaki sposób? Bo tych sposobów wdzierania się to jest inwazja. Wiele gazet włoskich ma już w tej chwili wręcz swoje działy, ale mamy dział zagranica, mamy dział kraj, polityka i mamy dział kronika inwazji. Ja mówię oczywiście o gazetach prawicowych, a nie tych powiedzmy politycznie poprawnych, gdzie właśnie co chwila są jakieś informacje o tym, co tam się dzieje.
Do sierpnia tego roku 96 tysięcy imigrantów przypłynęło do Włoch z Afryki. Nagle to się zatrzymało. Teraz w Polsce się pojawiły takie komentarze, przede wszystkim właśnie przez liberalne media podawane. No proszę, jakoś się ten napływ nagle zatrzymał. Jest pytanie, skąd i dlaczego? A o tym już pisano mniej. A to między innymi z tego względu, że odkryto związki pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Jest 6 tych największych organizacji pozarządowych, które mają swoje statki, którymi przerzucano ludzi z wybrzeży libijskich do Włoch. Je wszystkie zatrzymano, między innymi z tego względu, że stwierdzono, że tam dochodziło do bezpośredniej współpracy z przemytnikami ludzi. A stwierdzono między innymi w taki sposób, że Luciano M., policjant pod przykrywką, wszedł na pokład jednego z tych statków w zeszłym roku w październiku i przez jakiś czas pływał, udając jednego z wolontariuszy, tak? Przy czym to słowo wolontariusz jest śmieszne, bo tutaj, bo to są pracownicy świetnie wynagradzani. On podał, że jedna osoba pracująca na tym statku potrafi zarabiać kilka tysięcy euro do 10 tysięcy euro. I teraz okazało się, zrobił zdjęcia, są zdjęcia, które były pokazywane, w jaki sposób to wygląda. To znaczy jest statek organizacji pozarządowej, są łodzie z przemytnikami. Oni normalnie ze sobą współpracowali. Co dalej? Te statki zamiast wyłapywać na morzu łodzie z imigrantami, czyli pomagać, tak, wyłapać w sensie, mówię, znalezienia, niesienia pomocy, nie, podpływały już pod sam brzeg libijski. Tam przy brzegu libijskim właściwie to wszystko czekało, przemytnicy czekali i przekazywali mnie jako towar ludzki. To jest handel żywym towarem przywożonym do Europy za grube pieniądze. Włosi się zorientowali, nawet minister Minniti, czyli z rządu Gentiloniego, z rządu Partii Demokratycznej, czyli rządu, można powiedzieć, w pełni politycznie poprawnego, w pewnym momencie powiedział stop, ogłosił specjalny regulamin pracy dla tych wszystkich organizacji pozarządowych. W Trapani zaczęło się śledztwo dotyczące statku Juventa, jednego właśnie ze statków tych organizacji pozarządowych. I to wszystko pokazało, że tak naprawdę mówimy o jakiejś fikcji. To znaczy tworzy się fikcję. Ta fikcja jest przeznaczona dla takich odbiorców jak w Polsce czytelnicy Gazety Wyborczej, czy też widzowie TVN-u dowiadują się, jak to dzielne statki organizacji pozarządowych ratują biednych, uwaga, uchodźców na morzu. Okazuje się, że nie są to uchodźcy. W większości wypadków, tam jest niewielki procent wśród tych przybyszów z Afryki, to są uchodźcy. I to nie są właśnie jakieś gdybania, to są badania. Przeprowadziła je bardzo znana afrykanistka, pani profesor Bonis z Turynu, która po prostu podała dane. Większość tych, którzy przypływają, większość z Afryki, to są ludzie, których na to stać. I to jest pierwsza rzecz. Metody, aby rozróżnić, kto przyjeżdża po to, aby zarobić, kto przyjeżdża po zasiłki socjalne, a kto rzeczywiście jest uchodźcą, to czy na granicach już, przy kontrolach, czy nie wiem, zanim ci ludzie wypłyną na tych łodziach na morze, jest szansa, żeby to zweryfikować, no i nie wpuszczać tych, którzy jadą po zasiłki. No między innymi ten szczyt, który niedawno był taki czterech głów państw we Francji, który dotyczył właśnie tego kryzysu, znaczy co z tym zrobić, bo się okazało, Libijczycy się przecież wściekli i też zablokowali granice. No to co robić? I pomysł taki, to zakładajmy obozy dla tych uchodźców, powiem tak, w tamtej terminologii, na terenie Afryki, niech tam płyną pieniądze i tam będziemy niejako patrzyli, kto jest kto, tak? A tymczasem mamy do czynienia przez cały czas z inwazją, która znowu teraz z powrotem trwa. Co więcej, dochodzą do tego tak zwane lądowania, Włosi mówią fantazma, czyli barki, duchy. We włoskich mediach dość często się pojawia, społecznościowych, pojawiają się filmy z plaż. Na tych plaż i to wygląda, powiem pani szczerze, tak, to wygląda jak taki najazd
nie wiem, w średniowieczu Wikingów, to znaczy jest plaża, siedzą ludzie, opalają się, w pewnym momencie dopływa łódź z imigrantami, którzy po prostu wypadają na brzeg i wdzierają się w żaden niekontrolowany sposób na terytorium Włoch. W tej chwili w sumie cudzoziemców we Włoszech jest około, uwaga, tych oficjalnych 5 milionów. Klandestini, czyli podziemni, czyli ci nie w żaden sposób nielegalni, nielegalni, to jest około miliona. I oni napływają przez cały czas. Co więcej, jest problem z tym, że wielu z nich wraca z powrotem. Tak jak ojciec chociażby tych dwóch Marokańczyków, którzy zgwałcili naszą Polkę. Przecież on był usunięty we Włoszech i wrócił z powrotem. Wielu z nich wraca z powrotem, ale to są ciągle ci, których na to, jeszcze raz bardzo to podkreślę, na to stać. W państwach afrykańskich, przede wszystkim środkowej Afryki, zachodniej Afryki, gdzie toczą się jakieś konflikty, ci biedni, rzeczywiści uchodźcy nie są w stanie przedostać się do Libii i nie są w stanie zapłacić grubej kasy za to, żeby trafić do Europy. Więc do Europy trafiają ci niejako ofiary marketingu tychże właśnie przemytników, którzy roztaczają taki obraz przed nimi wszystkimi. W Europie jest cudownie, dostaniesz dom, będziesz mieć pracę i samochód. Oni tu przyjeżdżają po tym całym wysiłku, lądują rzeczywiście w fatalnych miejscach i uwaga, są wściekli, bo się okazuje, że nie dostali tego, co mają. A zakończyć chciałem tym, że jak ktoś się dziwi w Niemczech, że wygrywa nagle AfD, to trzeba wszystkie pytania kierować do pani Merkel i powiedzieć, co wy na Boga robicie od lat z Europą? Co robicie? I jeszcze macie czelność po tym, jak po prostu zagroziliście bytowi Europy, dziwić się, że nagle wyrasta wam mocna, silna opozycja, która mówi dość tego. Tomasz Łysiak, publicysta sieci, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję również państwu za uwagę. Po krótkiej chwili przerwy wracamy do państwa. Naszym gościem będzie Arkadiusz Gołębiewski, aktor, reżyser. Zapraszam serdecznie.